Tak wyglądał wrocławski młyn Maria jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Teraz zabytkową konstrukcję otaczają rusztowania. Młyn po przebudowie ma się zmienić w apartamentowiec. W młynie znajdzie się 121 lokali mieszkalnych, 14 usługowych, dodatkowo garaż podziemny i komórki lokatorskie. Na parterze przewidujemy lokale usługowe, przy czym przewidujemy funkcję gastronomiczną plus handlowo-usługową. Inwestor, firma Realco, zachowa bryłę budynku, historyczny układ otworów okiennych i wiele detali architektonicznych. Docelowo zachowany zostanie też charakterystyczny łącznik od frontu. Oprócz zachowania ściany frontowej, która jest w tle za nami, zachowany również zostanie dwuspadowy dach oraz charakterystyczny dla młyna napis, który odpowiednio zabezpieczyliśmy, będziemy go restaurować i przywrócimy na istniejący już budynek. Budowa prowadzona jest pod okiem konserwatora zabytków. Ten wyraził zgodę na powiększenie budynków o jedno piętro. Architekt Jan Jerzmański z Towarzystwa Benderowskiego przyznaje, że inwestycja to szansa na uratowanie zabytkowej konstrukcji, choć nie wszystko w projekcie mu się podoba. Projekt mi się podoba, tylko nadbudówka mi się nie do końca podoba. Uważam, że ta inwestycja właśnie bez tego elementu byłaby bardziej taka, powiedzmy, zgodna ze sztuką. Ile będzie kosztować mieszkanie w luksusowym młynie? Aktualne ceny wynoszą 14 700 zł za metr kwadratowy apartamentu w standardzie do zamieszkania. Tak wysokie stawki wynikają m.in. z prestiżowej lokalizacji. Lokalizacja w skali Wrocławia jest bardzo dobra. Mieścimy się obok Ostrowa Turskiego w ścisłym centrum, na wprost historycznego zabudowania. Młyn Maria ma wrócić do użytku w nowym wcieleniu już w przyszłym roku. Fakty, Marcin Moneta.